Dzień dobry Państwu. Nazywam się Janusz Adamski. Do zespołu Panasonic Business dołączyłem w lutym tego roku. Nasze dzisiejsze spotkanie w ramach drugiej edycji BX Media Show będzie poświęcone kamerom zdalnie sterowanym marki Panasonic, które idealnie wpisują się w aktualne potrzeby większości klientów instytucjonalnych, firm, korporacji, szczególnie w czasach pandemii. Historia kamer Panasonic ma już ponad ćwierć wieku. W archiwach znalazłem zdjęcie kamery VCS300, kamery stosowanej w telewizji dozorowej w połowie lat 90. Model BS200, bliźniaczy brat, czarno-biały, posiadał takie same gabaryty jak duże wiadro farby i ważył niewiele mniej. Tutaj widzą Państwo na dole mój adres mailowy, jeżeli będą szczegółowe pytania czy jakieś prośby dotyczące szczegółowych zagadnień technicznych, proszę o późniejszy kontakt. Kamery PTZ stały się bardzo popularne w realizacji telewizyjnej z powodu ekonomii, z powodu wygody, a także ostatnio z powodu pandemii. Kamery PTZ mogą być szybko i łatwo instalowane w studiach, w miejscach koncertowych, w różnego rodzaju obiektach, w których jedna lub kilka osób jest w stanie samodzielnie sterować systemem składającym się z kilku lub kilkunastu ruchomych kamer. Skąd nazwa, skąd określenie PTZ? Otóż to określenie pochodzi od trzech angielskich słów pan, tilt, zoom, czyli ruch w poziomie, pan, ruch w pionie, tilt, zoom, przybliżenie. Aktualna oferta kamer Panasonic składa się z linii kamer, które pracują w rozdzielczości 4K oraz linii kamer, które pracują w rozdzielczości HD. Może ja bym poprosił pana realizatora za chwilę, jeżeli byłaby taka możliwość, żeby pokazać, jaki jest wymiar, jaka jest wielkość tych kamer, jakby w takiej, nazwijmy to, skali rzeczywistej, abyśmy tutaj wszyscy zobaczyli, jaka jest realna wielkość, jakie są różnice w gabarytach. Tak, czy już widzieliśmy? Dobrze, jak Państwo zwrócą uwagę na tą naszą linię kamer, mamy tutaj do czynienia z kamerami, które mogą być stosowane w bardzo prostych, w bardzo, nazwijmy to, takich uproszczonych aplikacjach, do kamer bardzo zaawansowanych, które mogą służyć w technice studyjnej, w telewizji produkcyjnej, czy na wozach telewizyjnych lub na dużych obiektach sportowych. Tak, widzę, że jesteśmy z powrotem. Wracamy do naszej prezentacji. Tak jak rozmawialiśmy i tak jak Państwu pokazywałem wcześniej, ta najprostsza linia kamer AWE4 do tej najbardziej zaawansowanej kamery AWE150, którą widzimy w tym miejscu, to jest linia kamer o rozdzielczości 4K. Z linii kamer, które pracują w rozdzielczości HD, mamy tutaj tą środkową kamerę, to jest model HE40. Tutaj kolega jeszcze raz nam pokaże zbliżenie. Ta ciemna kamera w środku to jest model z linii HD. Ten model właśnie widzimy na zbliżeniu. Akurat prezentujemy go w wersji ciemnej. On posiada wyjście HDMI. Wszystkie nasze kamery PTZ posiadają możliwość obsługi czterech strumieni RTSP. Również kamery w zależności od modelu charakteryzują się różnymi parametrami optyki. Jeżeli popatrzymy na górną linię, to tylko ta najmniejsza kamera UE4 posiada zoom cyfrowy, natomiast wszystkie pozostałe kamery mają 20-krotny, 24-krotny zoom optyczny w przypadku kamery UE100. Jeżeli popatrzymy na tą dolną linię kamer HD, najbardziej popularny model 40 posiada 30-krotny zoom optyczny, pozostałe modele pracują z 20-krotnym zoomem optycznym. Również bardzo istotna jest analiza wyjść sygnałowych z tej całej rodziny kamer. Jeżeli Państwo zwrócą uwagę tutaj na pewne informacje, które towarzyszą każdemu z tych modeli,
to wszystkie modele mają wyjście IP i wszystkie modele mają wyjście HDMI. Natomiast część tych kamer, które Państwu prezentujemy, kamery posiadają wyjście SDI, część posiada w standardzie 3G SDI, czyli zapewniają produkcję jakości Full HD 50p. Natomiast te dwa najbardziej zaawansowane modele, UE100 i UE150, posiadają wyjścia 12G, czyli można przy pomocy tych portów uzyskiwać obraz w jakości 4K do późniejszej produkcji. To, co było sygnalizowane na wcześniejszym slajdzie, to, co jest powtórzone na tym slajdzie, to takie informacje dotyczące protokołów do transmisji strumieniowej. Te nasze trzy najnowsze modele, UE4, UE100 i UE150, są wyposażone również w protokół RTMPS, czyli Real Time Messaging Protocol. Dzięki temu protokołowi możemy bezpośrednio transmitować sygnał z kamer do serwerów, które wykorzystuje YouTube i różni inni dostawcy tego typu treści. Mówiliśmy o SRT, mówiliśmy o otwartym protokole SRT, który ostatnio jest coraz bardziej popularny. SRT jest to otwarty protokół umożliwiający bezpieczną dystrybucję wysokiej jakości materiału wideo przez publiczną infrastrukturę sieci IT. Ta transmisja jest pozbawiona dużych opóźnień, a skrót, z którego bierze się nazwa, wynika z trzech oznaczeń, określeń angielskich. S od secure, czyli od kodowania treści, od źródła, czyli bezpośrednio od kamery do odbiornika. Reliable, niezawodność, to jest jakby wyjątkowo ważna cecha tego typu protokołu. Ta niezawodność zabezpiecza przed typowymi zakłóceniami, które występują w przypadku transmisji po sieciach IP, czyli utrata pakietu danych, ewentualnie taka sytuacja, w której pakiet późniejszy otrzymujemy wcześniej niż pakiet wysłany poprzednio. No i transmisja, czyli przekazywanie materiału przez internet w bezpieczny i niezawodny sposób. Jeżeli Państwo zwrócą uwagę tutaj na tą górną lewą część obrazu, który pokazuje przejazd samochodu, on pokazuje tutaj nam porównanie transmisji wykorzystującej standardowe metody i protokół otwarty SRT po prawej stronie. Jak widać, w górnej części obrazu nie mamy tego efektu utraty pakietu danych. Tył tego pojazdu jest czytelny, nie widzimy żadnych zakłóceń, które by deformowały nam obraz. I poniżej tych czterech obrazów widzimy takie połączenie schematyczne, kiedy kamera wyposażona w protokół SRT bezpośrednio jest podłączona do sieci IP i po drugiej stronie sieci IP mamy dekoder, który odpowiednio nam dekoduje sygnał, pokazując treść, która na pewno będzie się charakteryzowała dużo większą jakością niż w przypadku innych rozwiązań. Przygotowałem dla Państwa również takie przykładowe wykorzystanie kodowania SRT. Kodowanie SRT jest wykorzystywane podczas transmisji mszy świętych z Jasnej Góry. Te transmisje mają miejsce w kanale telewizji publicznej w niedzielę około godziny 11. Jeżeli będą Państwo mieli okazję, to zachęcam, żeby zobaczyć, jak wygląda przekaz przy wykorzystaniu protokołu SRT. To jest standardowy przekaz po infrastrukturze IT. Jeżeli będzie chwila czasu na koniec prezentacji, to pewien fragment tego materiału Państwu pokażę. Kamery Panasonic w roku 2020, jak i w roku wcześniejszym, posiadają również warianty, które są fabrycznie wyposażone w oprogramowanie kompatybilne ze standardem NDI. Tutaj mamy do czynienia z taką literą, która odróżnia model tradycyjny od modelu z preinstalowanym oprogramowaniem. Zamiast litery E pojawia się litera N.
czyli analogicznie jak model 4K UE70, to model UN70 będzie wyposażony w kodek NDI, podobnie w linii kamer o rozdzielczości HD, pojawienie się literki N, HN38 czy HN40 oznacza, że ta kamera jest przystosowana do współpracy z NDI w strumieniu NDI HX. Jeżeli popatrzycie Państwo po raz ostatni na ten slajd, tutaj ta kamera druga od prawej strony w górnej części naszego slajdu, kamera AW-UE100. Kamera ta posiada wbudowany fabrycznie interfejs, albo można powiedzieć posiada wgrany firmware, który pozwala na współpracę bezpośrednio w pełnopasmowym NDI-em i również posiada możliwość współpracy zgodnie z NDI HX. Co to jest NDI? NDI to elastyczne i efektywne rozwiązanie, które umożliwia wielostrumieniowość na współdzielonym połączeniu. Oprócz materiału przesyłane są również sygnały sterujące oraz talii. NDI zapewnia wysoką jakość przekazywanego obrazu i niewielkie opóźnienia w czasie przesyłania przez sieć Ethernet. NDI dosłownie to Network Device Interface. Ten standard został opracowany przez amerykańską firmę NewTek i zapewnia dwustronną komunikację poprzez pojedynczy kabel. Jak Państwo widzicie, tutaj tabela zawiera w prawej części docelowe wartości strumienia, które dzięki technologii NDI mogą osiągać tak niskie czy tak niewielkie wartości w porównaniu z transmisją standardową, że warto wykorzystywać możliwości NDI wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Również firma NewTek w ramach standardu NDI oferuje bezpłatne narzędzia. Te bezpłatne narzędzia można pobrać ze strony firmowej. Między innymi jest to bardzo funkcjonalne oprogramowanie Studio Monitor, pozwalające na sterowanie kamerami i bezpośrednie nagrywanie z nich obrazu. Scan Converter, narzędzie, które konwertuje Twój komputer w źródło sygnału NDI. No i wirtualny konwerter strumienia NDI do USB, pozwalający na równoległe korzystanie z oprogramowania Lecture Capture i konferencyjnego. Przykłady zastosowań konwerterów widzimy tutaj na kolejnym slajdzie prezentacji. Widzimy możliwość wykorzystania wyjścia HDMI do transmisji bezprzewodowej przy wykorzystaniu nadajnika i odbiornika bezprzewodowego. No widzimy również możliwość wykorzystania połączenia przewodowego, tradycyjnego LAN do obsługi przez sterownik. Parę słów na temat tej najprostszej kamery, którą Państwo widzą. Kamera AW-UE4. Jest to kamera, która jest dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych, jasna i ciemna. Tutaj mamy przykład modelu w czarnej szacie graficznej. Kamera, która pracuje w rozdzielczości 4K, która ma wbudowany mikrofon, która posiada bardzo szeroką optykę. Ten szeroki kąt widzenia to jest 111 stopni, więc w praktyce, stawiając tego typu kamerę na stole konferencyjnym, będziemy widzieć twarze wszystkich uczestników spotkania. Kamera ta posiada również dwie bardzo interesujące cechy. Między innymi ta kamera ma możliwość zainstalowania pod sufitem dzięki odpowiedniej blaszce montażowej. Kamera ta oczywiście posiada również specjalne zabezpieczenie gwintowe, tak aby nie wyłamać i nie uszkodzić gniazda USB, które jest jednocześnie, czy może być jednocześnie gniazdem zasilającym. Kamera ta, co ciekawe, również jest rozpoznawana przez system Windows automatycznie, więc nie musimy wgrywać żadnych sterowników, żadnych dodatkowych elementów programowych. W
części oprogramowania obsługującego kamerę. Po prostu wybieramy albo kamerę, która jest wbudowana w ekran naszego laptopa, albo wybieramy drugą kamerę podłączoną pod złącze USB. Wówczas będziemy mogli nacieszyć się widokiem obrazu o jakości 4K. Te kamery zdobyły największą popularność w tak zwanych grach FPS, czyli First Person Shooting, gdzie zespoły złożone z kilku czy kilkunastu zawodników walczą w grach, strzelając do siebie nawzajem i eliminując. Zwykle każda osoba, każdy członek takiego zespołu posiada jedną taką kamerę skierowaną na jego twarz, aby inni uczestnicy mogli obserwować mimikę twarzy, mogli, jak to się mówi, uczestniczyć i przeżywać podobnie jego emocje. Popatrzmy na kolejną kamerę, na kamerę HE40. Jest to kamera najbardziej popularna wśród kamer, które pracują w jakości HD. Czy mogę pana realizatora poprosić jeszcze raz o krótkie pokazanie tej czarnej kamery? To jest model HE40. Oczywiście tą kamerą możemy poruszać. Ta kamera jest sterowana, zarówno położenie w poziomie, jak i w pionie. Ja akurat wykorzystuję w tej chwili sterownik taki dedykowany do obsługi tej kamery. Ta kamera ma 30-krotny zoom. Ta kamera może pracować w trybie 1080p w wersji HDMI. I ta kamera jest najbardziej popularna i najczęściej sprzedawana, cieszy się największą popularnością naszych klientów. Powiedzmy dwa słowa na temat parametrów tej kamery i jej krótkiej charakterystyki. Kamera posiada przetwornik MOS dużej czułości. Tak jak sygnalizowałem wcześniej, 30-krotny zoom optyczny i 10-krotny zoom cyfrowy. Kamera również oprócz wyjść tradycyjnych HDMI i USB posiada możliwość rejestracji na karcie SD. Te funkcje dzień-noc to są funkcje występujące w większości kamer Panasonica. Jeżeli mamy do czynienia z niskimi czy bardzo niewielkim oświetleniem, można przełączyć w tryb nocny. Wówczas z przetwornika jest zdejmowany filtr i możemy cieszyć się obrazem monochromatycznym. To, co jest bardzo ciekawe i to, co jest największym atutem tego typu kamer, to możliwość wykorzystania tylko sieci Ethernet, ponieważ ta kamera może być również zasilana poprzez LAN, poprzez podłączenie do switcha, to możemy sobie wyobrazić, że tą kamerę łączymy tylko i wyłącznie jednym przewodem, który zasila tą kamerę, dostarcza sygnałów sterujących i jednocześnie po kablu Ethernet odbiera obraz i przekazuje dalej do pozostałych urządzeń w sieci. Kamera 40, AWHE40 posiada również wersję z wyjściem SDI. Tego typu wyjście sygnałowe umożliwia dłuższe trasy, umożliwia wydłużenie infrastruktury i połączeń pomiędzy kamerą a częścią do realizacji czy mikserem wizyjnym nawet do 100 metrów. Kamera HE42 jest to pewna modyfikacja kamery HE40. Ta kamera posiada dodatkowo wejście Genlocka. Dzięki temu możemy stworzyć system składający się z większej ilości kamer i synchronizować te kamery sygnałem zewnętrznego odniesienia. Kamera HE42 posiada wszystkie wyjścia sygnałowe. Możemy korzystać tutaj z takich wyjść, które aktualnie są nam najbardziej potrzebne. Dwa słowa na temat najbardziej popularnej kamery z serii 4K, czyli linii 70. Tak naprawdę te kamery zostały na rynku polskim bardzo dobrze przyjęte i bardzo wiele kamer pracuje w produkcjach różnego rodzaju reality TV i różnego rodzaju cykli, które emituje widzom wiele nadawców komercyjnych. Chcę powiedzieć, że ta kamera pracuje w trybie 4K i możemy dzięki tej kamerze uzyskać w rozdzielczości 4K
największą szybkość 25 ramek progresywnych w trybie 50 Hz i 30 ramek w trybie 60 Hz. Oczywiście, tak jak to mówiłem już wcześniej, kamera jest dostępna w dwóch wykonaniach i w dwóch kolorach. Jeżeli jest potrzebna wersja z NDI-em, warto od razu zastanowić się nad zakupem wersji z preinstalowaną opcją NDI. No i parę słów na temat kamery, która ma w tej chwili premierę na rynku polskim. Chcę Państwu powiedzieć, że po raz pierwszy mamy okazję, a ja mam przyjemność zaprezentować tą kamerę. Czy możemy poprosić pana realizatora o zbliżenie? Mówię o tej kamerze jasnej. Tak naprawdę jest to pierwszy egzemplarz kamery, który pojawił się w Polsce i ta kamera tak naprawdę pojawiła się w sprzedaży od początku listopada. Jest to najnowsze dziecko marki Panasonic. Ta kamera posiada unikatowe cechy. Te unikatowe cechy to to, o czym już wcześniej Państwu mówiłem. Interfejs, który pozwala na przekazywanie materiału przy wykorzystaniu otwartego protokołu SRT. I to, co jest również istotne, ta kamera posiada wbudowany interfejs 3D. Innymi słowy, ta kamera jest w stanie w czasie rzeczywistym przekazywać parametry położenia swojej głowicy, co jest wykorzystywane, czy co może być wykorzystywane do współpracy z systemem, który realizuje aplikację studia wirtualnego. Oczywiście te wszystkie cechy, które mają kamery w linii wcześniejszej, czyli wyjścia sygnałowe 3G SDI, wyjście 12G SDI, optyczny stabilizator obrazu, również tryb dzień i noc, również nowy system napędu głowicy, bardzo cichy i bardzo precyzyjny. Tak jak mówiłem wcześniej, jest mi niezmiernie miło, że mam okazję zaprezentować po raz pierwszy tą kamerę dzięki firmie BX. No jest to, można powiedzieć, polska premiera tego produktu właśnie w dniu dzisiejszym. No i dwa słowa jeszcze na temat kamery 150. Czy mogę pana realizatora poprosić o zbliżenie na tą drugą jasną kamerę? To jest kamera, która jest kamerą najbardziej rozbudowaną, najbardziej zaawansowaną kamerą marki Panasonic. Ta kamera również pracuje w trybie 4K. Ta kamera posiada bardzo duży przetwornik jednocalowy, dzięki czemu może pracować w warunkach niedostatecznego oświetlenia. I chcę Państwu powiedzieć, że tego typu trudne warunki możemy spotkać w przypadku realizacji transmisji czy produkcji w salach teatralnych, filharmonii. Możemy spotkać się wszędzie tam, gdzie gra światłem, gdzie barwa kolorów, czy tonacja, czy pewne odcienie szarości odgrywają duże znaczenie. I chcę powiedzieć, że wszelkie próby czy porównania różnego rodzaju rozwiązań robione przez wielu klientów zwykle kończyły się na podsumowaniu takim, że te trudne warunki, jeżeli chodzi o pracę z słabym oświetleniem czy ostrymi kolorami i barwami, zawsze najlepiej reprodukowała właśnie kamera AWUE 150. Kamera ta ma 20-krotny zoom optyczny i 10-krotny zoom cyfrowy. Kamera ta również może pracować w trybie HDR, co jest bardzo istotne, jeżeli wykorzystujemy ją do nagrywania czy pokazywania miejsc o dużych różnicach oświetlenia. Na przykład na boiskach piłkarskich w czasie oświetlenia słonecznego czasem zdarza się, że fragment krytej trybuny zasłania część boiska. Ta część boiska potrafi być niedoświetlona, a część boiska w bezpośrednim świetle słonecznym może okazać się jakby zbyt jasna. Wtedy to rozwiązanie HDR w dużym stopniu kompensuje te
te dwa obszary o tych bardzo różnych wartościach natężenia światła, dzięki czemu obraz jest czytelny. No i jeszcze jedna funkcja, którą ta kamera posiada, jest to funkcja crop. Może pokażemy, jak ta funkcja działa. Dwa słowa. Funkcja crop to jest taka funkcja, która pozwala nam na wycięcie trzech obrazów, trzech kadrów z jednego kadru w rozdzielczości 4K. Dzięki temu możemy zrealizować szybki zoom albo możemy przełączać sobie na te trzy kadry za pomocą panelu sterującego. Uzyskujemy wówczas takie wrażenie, że mamy trzy kamery, a tak naprawdę pokazujemy, czy wykorzystujemy obraz z jednej kamery. Mogę poprosić pana realizatora tutaj o zbliżenie na, może jakby się udało, na sterownik i na ten monitor, bo tutaj będziemy starać się pokazywać. Przełączymy wejścia. O właśnie, sterujemy kamerą 150. Niestety nie ma pani Kasi, nie ma obiektu, który moglibyśmy tutaj ładnie pokazać czy wykorzystać do tej demonstracji, ale pokażemy tą planszę i pokażemy ten stolik z komputerem. To jest w tej chwili obraz z kamery, widzimy obraz z pełnego przetwornika. Możemy również oglądać ten obraz na panelu sterującym. Nie wiem, czy to będzie widoczne. Sterownik RP150 posiada 7-calowy ekran. Widać? Dzięki któremu możemy również obserwować obraz kamery bez dodatkowego monitoru. No i możemy sobie wyobrazić, tutaj mamy w trzech kolorach zaznaczone takie ramki. Te trzy przyciski są odpowiedzialne za trzy obszary, które możemy sobie wykadrować i zaznaczyć w ramach tego dużego, wielkiego kadru. I naciskając odpowiednio przyciski, możemy na wyjściu sterownika uzyskiwać trzy różne obrazy. Tutaj w tej aplikacji ja wybrałem po prostu wszystkie markery w centrum, dzięki czemu będziemy mogli uzyskać efekt typu zoom, czyli przybliżenie, będziemy widzieli tylko fragment obrazu. Jak Państwo widzą, ja sobie uruchomienie funkcji crop zapisałem, zaprogramowałem pod przyciskiem User 1, dzięki czemu widać ten efekt. Tak? Naciśnięcie przycisku User 1 powoduje, że wybieramy pewien kadr obrazu, dzięki czemu na wyjściu ze sterownika czy na wyjściu systemu uzyskujemy efekt powiększenia. To samo kolega tutaj mógłby pokazać na tym monitorze, może będzie to bardziej czytelne, ale uzyskujemy z funkcji crop jakby natychmiastowy zoom, tak? Czyli nie zmieniając parametrów kamery uzyskujemy dodatkowy element, który możemy wykorzystać do uatrakcyjnienia naszej produkcji. Jeżeli moglibyśmy, to w tej chwili byłby dobry moment, żeby pokazać fragmencik, może dwuminutowy fragment tej mszy z Jasnej Góry, ponieważ tematycznie by to nam bardzo dobrze się zgrało z opisem czy z omówieniem tej kamery, a również z pewnymi charakterystycznymi cechami tego produktu. Postaram się uruchomić taki plik i oglądając łącznie z Państwem, chciałbym tutaj parę słów na temat tego obrazu powiedzieć. Czy widzimy ten sygnał z prezentacji na wyjściu? Panie realizatorze? Czy widzimy na wyjściu ten plik? No właśnie nie widzę tego pliku. Także prosiłbym jeszcze o sprawdzenie, bo tutaj mam taki dwuminutowy fragment, który mogę poprosić pana realizatora? No jest spięty. Jest? Widzimy go w tej chwili, widzowie widzą? Widzisz, to nie.
Widzimy ten obraz? Nie widzimy? Widzimy w tej chwili transmisję z mszy. Ta transmisja miała miejsce na początku pandemii, z 15 marca, zapis archiwalny. Tutaj wybrałem akurat ten materiał, ponieważ w kaplicy cudownego obrazu znajduje się 5 kamer UE-150 i obraz tych kamer jest wykorzystywany zarówno na antenie telewizji Trwam, jak i na antenie różnych innych nadawców. Natomiast chcę Państwu zwrócić uwagę na pewne detale obrazu. Otóż w przypadku kaplicy cudownego obrazu mamy do czynienia z szeregiem obostrzeń wynikających z troski o po prostu no, walory i wartość historyczną zarówno ołtarza, jak i obrazu, jak i elementów, które tam się znajdują. I to powoduje, że tego obrazu czy tego miejsca nie można ani doświetlić większą ilością lamp. Również nie można w tym miejscu umożliwiać obecność większej ilości osób. Wynika to jakby z problemów również z temperaturą, ale i z wilgotnością. Jak Państwo popatrzą na ten obraz i na ten obraz w tej chwili, pani, która czyta fragment Pisma Świętego, jest ubrana w bardzo jaskrawy żakiet, który jest reprodukowany w bardzo dobry i naturalny sposób. Tutaj widzimy również fragment Pisma Świętego i również widzimy pewny taki żółtą kartkę papieru, która zawierała ogłoszenia. Jak widać, pomimo tak bardzo krytycznych warunków oświetleniowych, obraz jest czytelny, obraz jest, można powiedzieć, stabilny, nie widać żadnych interferencji i nie widać żadnych szumów. Również jak zwrócą Państwo uwagę na płomień świec, jest on reprodukowany naprawdę w doskonały sposób. Nie widzimy tutaj żadnych artefaktów, nie widzimy również żadnych szumów, które pojawiają się zwykle przy tego typu transmisjach telewizyjnych. No i tutaj może na koniec, jak popatrzą Państwo, widzimy metropolitę częstochowskiego w mitrze na głowie. Tutaj przyglądając się jego ubiorowi, tej białej mitrze biskupiej, widać jakby wzór, widać na tym białym tle doskonale wszystkie szczegóły, które nie toną i które nie są eliminowane w czasie głębokiej kompresji. To tyle. Wracamy może do prezentacji. Muszę tutaj chwileczkę przełączyć źródło. Podczas tej naszej tutaj prezentacji musimy odnaleźć właściwy slajd. Mówiliśmy o kamerze 150, o tej kamerze pierwszej w swojej klasie z przetwornikiem jednocalowym. No i do tej kamery, jak i do całej rodziny kamer wcześniejszych mamy dostępne różnego rodzaju akcesoria, które pozwalają na instalację w pomieszczeniach, czyli instalacje wnętrzowe, uchwyty pozwalające na instalacje ścienne, jak i na instalacje sufitowe. Podobnie do tych kamer serii 150, jak i UE-100 są dostępne obudowy zewnętrzne, które są w różnych wariantach w zależności od interfejsu, czy w zależności od rodzaju sygnału wyjściowego, który chcemy wykorzystać do dalszej transmisji sygnału. Innymi słowy, możemy zamówić obudowę, gdzie sygnałem wyjściowym będzie SDI, 12G SDI, ale równie dobrze możemy zamówić sobie takie wykonanie, w którym będziemy odbierać sygnał poprzez światłowód. Notabene jest to jedyna kamera Panasonica, która ma możliwość włożenia wkładki światłowodowej. No i jakby rezygnację z tradycyjnych łączeń kablowych i wykorzystanie światłowodu. Parę słów na temat sterowników i sterowania kamerami. Widzą Państwo
tutaj kamery i hardware'owe rozwiązanie w postaci sterowników. Jest dostępny również pilot, który pozwala bezprzewodowo na zmianę parametrów kamery PTZ, na ustawienie położenia i na zmianę zoomu. Natomiast bardzo ciekawe i wydaje mi się bardzo efektywne są narzędzia programowe, o których powiemy sobie kilka bardzo ważnych i interesujących rzeczy. Otóż tak naprawdę powinniśmy zastanowić się, jaki jest nam potrzebny sterownik, jakie zadania będą realizowały nasze kamery, czy będzie nam potrzebny sterownik taki fizyczny, specjalizowany, dedykowany, jak tutaj Państwu pokazywałem w czasie demonstracji funkcji crop, czy może rozwiązania software'owe, które są równie efektywne, a które jakby no nie nakładają często konieczności zakupu rozwiązań dedykowanych. Można podsumować to jakby takimi dwoma zdaniami. Jeżeli mamy do czynienia z prostym sterowaniem kamer w pomieszczeniach konferencyjnych czy edukacyjnych, możemy się ograniczyć tylko i wyłącznie do narzędzi software'owych, do oprogramowania. Jeżeli będzie nam potrzebne precyzyjne, aktywne śledzenie do produkcji telewizyjnej, no nie wiem, chociażby tak jak Love Island ostatnio, które jest realizowane przy wykorzystaniu 45 kamer AWS-150, no to wtedy taki dedykowany sterownik jest niestety konieczny. Sterownik podstawowy, sterownik AWRP-60, jest to podstawowy sterownik, który może obsługiwać do 200 kamer Panasonica PTZ. To jest sterownik mały, on ma na swoim panelu sterującym tylko podstawowe elementy do sterowania, ale dla wprawnego i doświadczonego operatora jest wystarczający, żeby realizować większość funkcji. Ten sterownik posiada mały 3,5-calowy wyświetlacz, który wyświetla nam większość funkcji, które są nam potrzebne do pracy z kamerami, ale również na panelu sterującym, może ja pokażę kolejny slajd, to zobaczycie Państwo bardziej szczegółowo. Mamy jakby kilka bloków, które służą realizacji wybranych funkcji. Mamy bezpośrednio 10 pamięci położeń dla każdej z kamer. Mamy dostępnych 5 przycisków wywołujących bezpośrednio 5 kamer. Innymi słowy, dla każdej z kamer 10 pamięci preset może być wywoływanych jednym naciśnięciem przycisku. W dolnej prawej części mamy joystick, którym regulujemy położenie kamery. Powyżej joysticka mamy 4 przyciski User 1 do User 4, pod którym możemy przypisać sobie funkcje, z których korzystamy najczęściej. Po lewej stronie menu generator sygnałów testowych, a poniżej tak zwany rocker, czyli miejsce, w którym możemy regulować przybliżenie i oddalenie. Jeszcze krótki rzut oka na tylną ściankę tego sterownika. Ten sterownik może współpracować z kamerami po sieci LAN, ale również może współpracować przy wykorzystaniu interfejsu szeregowego RS422. No i model zaawansowany, ten model, który realizator nam pokazywał wcześniej, ja mam go tutaj po swojej lewej stronie na biurku. Ten sterownik posiada 7-calowy panel dotykowy, posiada większość funkcji związanych z obsługą części kamerowej bezpośrednio wyprowadzone na panel sterowania. Ten sterownik pozwala również do obsługi 200 kamer. Te 200 kamer przełącza się odpowiednio w grupach. Także przy wyborze jednej grupy mamy dostęp do 10 kamer. No i w ramach tych 10 kamer mamy dostęp do pamięci położeń. Ten sterownik bardzo często, albo można powiedzieć, jest najczęściej wykorzystywany w produkcjach reality show
Mówiliśmy tutaj o Love Island, ale również w różnych innych produkcjach reality TV jest wykorzystywany powszechnie. Bardzo często nasi klienci chcieliby w pewien sposób uatrakcyjnić produkcję materiału telewizyjnego, czy nazwijmy to transmisji z wydarzeń koncertowych, czy eventów. Wówczas przydają się dodatkowe akcesoria. Te dodatkowe akcesoria pozwalają na dodanie dynamiki do obrazu. Tutaj widzicie Państwo takie rozwiązanie Panapod. Jest to taki, nazwijmy to, stojak czy wysięgnik, który umożliwia ruch góra-dół. Wówczas jakby do zoomu czy do ruchu PTZ kamery możemy dodawać ten element wysokości, który jest bardzo ciekawy i który zawsze się widzom podoba. Najciekawsze i można powiedzieć najważniejsze w tych akcesoriach uatrakcyjniających dynamikę obrazu jest to, że sterownik widzi je jako kamery, to znaczy całe sterowanie jest analogiczne jak w przypadku kamer PTZ. Można powiedzieć, że no jedyna różnica jest taka, że nie ma obrazu, natomiast wszystkie elementy sterowania, zapamiętywania położeń, szybkości ruchu są dostępne dokładnie w taki sam sposób jak kamera. No i ten ostatni element dodający atrakcyjności i dynamiki to wózki. Tego typu kamery można instalować na ruchomych wózkach Dolly, tuning Dolly, element, który pozwala nam na jazdę na przykład wzdłuż sceny albo powyżej miejsca, w którym odbywa się koncert. Tego typu akcesoria i systemy wózkowe są dopasowane do kamer PTZ marki Panasonic. Te systemy nie wymagają drogich, czasochłonnych prac adaptacyjnych. Rozłożenie i złożenie tego typu systemu to naprawdę jest maksymalnie 2-3 godziny. I to, o czym mówiłem odrobinę wcześniej i sygnalizowałem, możliwość wykorzystywania oprogramowania do obsługi i do sterowania naszymi kamerami. Producent oferuje taki pakiet oprogramowania, który nazywa się Panasonic PTZ Control Center. To oprogramowanie jest bezpłatne i jest do pobrania ze strony internetowej producenta. Te oprogramowanie pozwala na zarządzanie 100, maksymalnie 100 kamerami marki Panasonic poprzez dodatkowe okno przeglądarki. Możemy zmieniać wszystkie parametry kamery, nawet te dotyczące bardzo precyzyjnych i głębokich ustawień przetwornika, korekcji barw, korekcji krzywej gamma i tak dalej. No nie chcę mówić tu o temperaturze barwowej, ale naprawdę wszystkie parametry kamery i przetwornika, takie czy te, które możemy tutaj zmieniać przy wykorzystaniu dedykowanego sterownika, możemy również mieć dostępne od strony programowej. No i jak Państwo widzą, również miniaturki obrazu ułatwiają nam posługiwanie się tym systemem. Operator, który korzysta z tego systemu, w łatwy sposób się odnajduje i jest w stanie znaleźć kamerę, która aktualnie będzie podlegała jego sterowaniu. No i kolejny element zawierający wszystkie te elementy ze sobą powiązane, to jest element oprogramowania śledzącego. To oprogramowanie śledzące nazywamy autotrackingiem, czy jako w nazewnictwie naszym pojawia się jako Panasonic Autotracking. Jest to oprogramowanie, które jest dostępne w dwóch wariantach. To oprogramowanie jest tak naprawdę połączeniem detekcji ruchu oraz rozpoznawania twarzy i te połączenie tych dwóch elementów powoduje, że możemy automatycznie sterować kamerą za wzorcem, czy powiedzmy za twarzą osoby, która prowadzi wykład albo która prowadzi pewną prezentację.
Oprogramowanie jest dostępne w wersji na komputer i wówczas mamy możliwość ze sterowaniem tylko jednej kamery albo możliwość realizacji serwerowej, wówczas serwer Windows jest w stanie zarządzać równocześnie czteroma kamerami. To oprogramowanie działa bez żadnych dodatkowych sensorów, czujników. Nie potrzeba również przygotowywać specjalnie ścian ani żadnych innych elementów dekoracji, aby kamera poprawnie śledziła. No i w dwóch słowach, w trzech słowach ten algorytm detekcji, czyli detekcja sylwetki człowieka, następnie rozpoznawanie twarzy i docelowy wzorzec śledzenia jest zaznaczony na tym slajdzie, który Państwo widzą. No i podsumowanie tego, o czym mówiłem Państwu wcześniej, czyli wersja pojedyncza, licencja na komputer typu PC, to jest środowisko systemu Windows, lub mamy możliwość instalacji na serwerze oprogramowania, które równocześnie pozwala na sterowanie czteroma kamerami. Jeżeli mamy większą ilość kamer, no to po prostu musimy zwiększyć ilość serwerów. Tym niemniej to rozwiązanie jest dużo bardziej niezawodne, dużo bardziej pewne i pozwala na pracę przez 24 godziny, przez 7 dni w tygodniu. Na koniec prezentacji pokażemy Państwu, jak ten autotracking działa. Tutaj jeszcze tylko skrótowo chcę Państwu powiedzieć kilka słów na temat kamer, najnowszej linii kamer CX-10, CX-350. Tutaj Państwo za mną widzicie, mam nadzieję, że kadr obejmuje, kamera CX-350, najbardziej zaawansowana kamera z tej linii. Te kamery stały się niezastąpione w produkcjach na żywo dzięki swoim małym rozmiarom i ogromnej mobilności. Te kamery mają pewne wspólne cechy z kamerami PTZ. Ta jedna z tych wspólnych cech to możliwość wgrania oprogramowania firmy Newtek i wykorzystywania tych kamer jako również źródła sygnału zgodne ze standardem NDI. Kamery posiadają przetwornik 4K. Mamy dwa modele. To jest model wyższy, natomiast tutaj na prezentacji widzą Państwo model CX-10. Model CX-10 posiada trochę mniejszy przetwornik o mniejszej czułości, natomiast posiada wbudowany moduł komunikacji Wi-Fi, dzięki czemu można wykorzystywać tę kamerę do bezpośredniego streamingu. Kamera bardzo mała, poręczna, w uchwycie, który jest mocowany do obudowy kamery, znajduje się również lampa doświetlająca i gniazda mikrofonowe XLR, które można wykorzystać do podłączenia dźwięku. No i określenie tych kamer, które mi się najbardziej podobają, run and gun, czyli biegnij i strzelaj. Praca reporterska, realizacja nagrań w najbardziej niespodziewanych miejscach i chwilach. No i to, o czym mówiliśmy wcześniej i to, co kolega realizator pokazywał, kamera CX-350, kamera, która posiada duży przetwornik jednocalowy, tak jak kamera UE-150, jest niezastąpiona w sytuacji, kiedy nagrywamy i realizujemy materiały w warunkach niedostatecznego oświetlenia. Te kamery posiadają również możliwość zdalnego sterowania czy bezprzewodowego sterowania dzięki aplikacjom, bezpłatnym aplikacjom dostępnym z Google Play albo Apple Store. Te aplikacje pozwalają na regulację parametrów kamery. Te parametry możemy w wygodny sposób sobie zmieniać bez konieczności sięgania i wywoływania menu z wewnątrz urządzenia. No i ten streaming, który sygnalizowałem, pokazuje ten schematyczny diagram. Kamera CX-350 wymaga dodatkowego dongla, takiego nadajnika, odbiornika, który instalujemy w porcie USB. Kamera ta mniejsza CX-10 posiada wbudowany nadajnik i odbiornik, który działa w zakresie 2,4 GHz. No i dzięki temu urządzeniu możemy streamować i wysyłać materiały bezpośrednio do Facebooka Live czy do serwera YouTube. Możemy, co możemy? No możemy również nagrywać równocześnie, czyli jakby praca w funkcji streamingu jakby nie blokuje możliwości rejestracji obrazu w formacie MOV.
I reasumując, jeżeli Państwo popatrzycie holistycznie na tą ofertę produktów marki Panasonic, zarówno kamery PTZ, o których mówiliśmy bardzo dużo, jak i te kamery serii CX, mogą współpracować, mogą tworzyć źródła niezależne, z których obraz będziemy wykorzystywać do streamingu, do produkcji, do emisji. Warto tylko zwrócić uwagę, aby dobrać właściwie wybór bitrate'u, wybór strumienia, aby on był dopasowany do możliwości dostępnego pasma. Tutaj to, o czym powiedziałem, jest też w pewien sposób podsumowane zdjęciami, obrazami urządzeń będących dotychczas urządzeniami całkowicie z różnych półek. Ta dzisiejsza zmiana technologii powoduje, że i kamery PTZ, jak i kamery ręczne serii CX mogą być wykorzystywane jako źródła sygnałów. Chciałbym pokazać Państwu to oprogramowanie śledzące. Ta prezentacja na pewno będzie wymagała chwili tutaj przygotowań. Panie Sławku, czy Pan może tutaj nam posłużyć jako obiekt do demonstracji? Jak Państwo widzą, co widzimy w tej chwili? Czy widzimy, Panie realizatorze, czy może Pan pokazać obraz? Panie Sławku, Pan się porusza trochę. Jak widzimy, funkcję autotrackingu wykonuje kamera, ta nasza nowa, najnowsza US100, i ona podąża za realizatorem. Tak? O. Za późno. Tak? Czyli w zależności od tego, gdzie pojawia się obiekt, jest rozpoznawanie twarzy i ta kamera. Tak? To może prezes? Tak, także widzimy, że kamera podąża za twarzą, podąża za sylwetką. Proszę zwrócić uwagę, że nawet kamera chyba. Tak, że pomimo pewnych przeszkód ten obraz jest czytelny i sylwetka jest śledzona. Jak Państwo widzą, ten wzorzec jest utrzymywany w środku kadru, więc to nie jest tak, że tylko i wyłącznie śledzimy ten, nazwijmy to, skrawek przed ucieknięciem z obrazu, tylko jest wykorzystywany element predykcji ruchu. I teraz chciałbym poprosić, żeby nasi tutaj uczestnicy seminarium mogli zobaczyć obraz na komputerze. Tutaj potrzebna jest pewna modyfikacja. Czy Pan realizator może pomóc? Żeby przełączyć na obraz z ekranu komputerowego. Widzimy? Może trzeba tutaj przełączyć na tym mikserze. Chciałbym, abyśmy obejrzeli. Nie idzie. Po prostu nie da się, coś jest z mikserem. Nie da się, tak? To może zrobimy to w inny sposób, bo to jest bardzo, wydaje mi się, ciekawe. Zrobimy to w ten sposób. Przepraszam za chwilę tutaj zmiany, ale zrobimy to w ten sposób, że podłączymy obraz do tego monitora, aby był większy, aby kamerą zewnętrzną można było zademonstrować. O, jak Państwo widzą, w tej części obrazu dokonywana jest detekcja ruchu i w czasie ruchu osoby, którą śledzi kamera, zmienia się kadr, który widzieliśmy wcześniej, tak? W tym oprogramowaniu możemy zainstalować, czy możemy zarejestrować do 16 kamer, a następnie możemy wybierać kamerę, która po prostu nam tą funkcję śledzenia realizuje. Czyli tu widzimy efekt działania autotrackingu, natomiast na wyjściu kamery, na wyjściu sygnałowym, to co pokazywałem wcześniej, jest jakby obraz efektywny do dalszej obróbki. Oczywiście oprogramowanie posiada również możliwość wyboru wzorca. Jeżeli na przykład mamy do czynienia z kilkoma osobami czy kilkunastoma osobami, które pojawiają się w polu operacji kamery,
Możemy wybrać twarz, możemy wybrać ten wzorzec, który będzie nam kamera śledziła. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Możemy tutaj też wybrać sposób śledzenia, czy na przykład interesuje nas twarz, czy interesuje nas pełna sylwetka, czy interesuje nas górna część ciała. No dzięki temu urządzenie wybiera sobie tą partię, którą obrazu, na której nam zależy. Tak jak to sygnalizowałem, ten autotracking jest najbardziej zaawansowaną formą oprogramowania, które po pierwsze pozwala na sterowanie kamerami. W tej części pozwala również na zapamiętywanie presetów, położenie kamer i parametrów kamery. I oprogramowanie śledzące może być instalowane bezpłatnie przez okres 90 dni. Więc każdy z klientów czy każdy z użytkowników posiadający kamery Panasonica może tego typu oprogramowanie bezpłatnie sobie zainstalować, a następnie sprawdzać, czy jego funkcjonalność spotyka się z oczekiwaniem, z tymi założeniami, z którymi on jakby tego typu oprogramowanie chciałby wykorzystywać. I to jest w zasadzie koniec mojej prezentacji. Bardzo dziękuję za uwagę i za uczestnictwo w BX Media Show. Mamy dwa pytania. Słucham Pani Kasiu. Pierwsze pytanie mamy od Pana Dariusza Matysiaka. Czy kupując kamerę Panasonic z NDI-em, muszę jeszcze dokupić licencję od Newteka? Dobrze. Proszę Pana, odpowiadając na pytanie, jeżeli kupi Pan kamerę, która jest oznaczona z literą N, czyli UN lub HN, ta licencja pozwala na pracę w NDI w wersji HX. To nie jest pełnopasmowa licencja NDI. Ona pozwala na pracę z takim bardzo efektywnym strumieniem i to jest praca tylko w jakości HD. Nie można uzyskać Ultra HD. Jest to praca z jakością HD przy bardzo ograniczonym paśmie. Jeżeli chce Pan pracować w pełnym paśmie, w szerokim paśmie NDI, no to wówczas należy samodzielnie zainstalować oprogramowanie, które pobiera się właśnie ze stron firmy Newtek. Chyba że wybierze Pan kamerę US100, która posiada fabrycznie ten firmware, czy nazwijmy to oprogramowanie zainstalowane. Drugie pytanie Pani Kasiu. Pan Krzysztof Zagrodny pyta, czy w CX350, żeby streamować, kamera musi być przełączona w tryb nagrywania plików MOV, ponieważ w AVCHD ten streaming jest nieaktywny. Prawdę powiedziawszy, chciałbym to sprawdzić w dokumentacji technicznej. Nie pamiętam w tej chwili, czy ona musi być koniecznie przełączona w tryb MOV. Z tego, co pamiętam i z tego, co prezentowałem podczas wcześniejszych elementów prezentacji, ta kamera może nagrywać, ale być może ten proces nagrywania nie jest konieczny. Sprawdzę i wrócę do Pana z odpowiedzią w ciągu 2-3 dni. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Nie, nie mamy więcej pytań. Dziękujemy, Janusz, za te wszystkie ciekawe informacje bardzo na temat dziękuję. Kamer PTZ. Pamiętajcie, żeby udostępniać naszą transmisję, jeżeli Wam się podoba, lajkować albo puszczać serduszka. Jeżeli macie też pytania do Janusza jakieś, dzisiaj jest on z nami w Kraśniku, więc możecie do nas napisać wiadomość prywatną na naszym fanpage'u na Facebooku albo wysłać maila, na pewno Janusz odpowie na wszystkie pytania, które pojawiły się w związku z jego prezentacją. A na koniec wisienka na torcie, czyli Marcin Kot z firmy Panasonic, który opowie o zastosowaniu flagowych produktów tej marki, filmowaniu, fotografii i produkcji filmowej.